Dzień dobry Państwu, witam w nowej formule naszych audycji, od pewnego czasu realizujemy webinaria. Webinaria, gdzie opisujemy jednostki chorobowe, zespoły chorób, surowce zielarskie. Po tych webinariach i w trakcie nich spływają pytania. Pytacie Państwo o różne sytuacje, czasami mało skomplikowane, czasami bardzo skomplikowane. Część z tych pytań możemy udzielić odpowiedzi od razu na część pytań, ale na część niestety się nie da, dlatego że są bardzo bardziej skomplikowane. I postanowiłem zrobić taką formę zadawania pytań przez państwa do mnie a ja będę na wizji na nie odpowiadał i dzisiaj będzie pierwsza taka audycja Pierwsze pytanie to pytanie, które skierowała do nas Pani mieszkająca na emigracji w Wielkiej Brytanii. W tym pytaniu, które Państwo widzicie na ekranie, nawet widać, że Pani wypowiada się że dość negatywnie o służbie zdrowia Wielkiej Brytanii. Dostęp do lekarza jest trudny, a leczenie, analityka też jest dość kłopotliwa. Pani zapytuje, jak sobie radzić z bólami stawów. Już stosuje preparaty ziołowe, bo stosuje, stosuje stosuje korzeń hakorośli, stosuje siarczan glukozaminy. Pytanie jest, czy można do tego dołączyć ekstrakt z piwoni. I żeby udzielić Państwu na to pytanie odpowiedzi, bardzo łatwo się do tego odnieść. W drugim zdaniu, następnym zdaniu tego, co pani tu pisze. Pani pisze, że choruje na niedoczynność tarczycy typu Hashimoto. Czyli co to jest choroba Hashimoto? To jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Zatem, skoro pani ma jakąś jedną chorobę autoimmunologiczną, to jest pewne prawdopodobieństwo większe niż u osoby zdrowej, że będzie miała też inną chorobę autoimmunologiczną. Zatem być może pani ta ma jeszcze chorobę zapalną stawów, czasami one toczą się w formie takiej pełnej, bardzo jasnej dla, do diagnostyki dla lekarza, czasami w takiej formie bardziej ukrytej, mniej trudniejszej do diagnostyki, nie spełniającej kryteria jeszcze reumatoidalnego zapalenia stawów, ale już mająca, mające cechy choroby reumatoidalnej. I w takich chorobach, właśnie w tych chorobach reumatoidalnych, podawanie ekstraktu z korzenia piwonii ma jak najbardziej sens, dlatego że ona działa immunomodulująco, i działa bardzo podobnie jak leki stosowane w tych, chorobach, w tych chorobach zapalnych stawów. Pytanie pani też, pyta pani też o o to, czy hakorość można, siarczanie glukozaminem można w tym i w tym schorzeniu. Niezależnie od tego, czy dolegliwości bólowe są spowodowane RZS w formie takiej, powiedzmy, trudnej do wykrycia początkowej, czy to są dolegliwości spowodowane bólami stawów z choroby przeciążeniowej, ze zwyrodnienia stawów, to i tak, i tak podawanie korzenia hakorośli oraz średnich glukozaminy ma sens. Ten pierwszy, czyli hakorośle działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, chroni krząstkę stawową. Podobnie działa siarczan glukozaminy. Zatem podawanie tych surowców jak najbardziej ma sens. Jeżeli chodzi natomiast o korzeń piwoni, to on jest bardziej wycelowany w kierunku chorób reumatoidalnych. Tych, o których wspomniałem, czyli RZS, czy ZZSK, czy toczeń, czy też inne choroby reumatoidalne, na przykład choroba Hashimoto. Teraz pytanie Pani jest pytanie jest o tym, jak monitorować tej choroby, tą chorobę Hashimoto, bo niepewno o to pyta, przypuszczam, wynikami krwi. No niestety nie jest to proste, dlatego, że o ile leczenie choroby zapalnej stawów można monitorować, czy się poprawia, czy się nie poprawia, poprzez, poprzez badanie CRP, OB, bądź też innych czynników, innych badań laboratoryjnych, oczywiście pacjent też czuje, że czuje mniejszy ból, mniejsze drogliwości i tutaj jest to dość, dość proste. Tak, monitorowanie przebiegu choroby Hashimoto jest bardzo trudne, dlatego, że nie mamy takich naprawdę jasnych parametrów, jasnych pokazujących nam, czy choroba się prawda, nasila, czy choroba słabnie. Pewne działania, które mogą o tym świadczyć, to jest badanie przeciwciał antyTPO i antyTG, ale to, to nie jest jednoznaczne z postępem choroby Hashimoto. To jest wiele czynników. Dlatego też podawanie korzeni hakorośli, korzenia ekstraktu z korzenia piwoni w przypadku Hashimoto ma jak najbardziej sens, dlatego że hamujemy proces, proces zapalny, hamujemy autoimmunologiczne uszkodzenie tarczycy, więc prawdopodobnie będziemy mieć tutaj również, również ten, ten dobry dobre działanie i będziemy chronić tą tarczycę przed jej uszkodzeniem. Jeżeli jest to choroba autoimmunologiczna, należy pamiętać także o innych czynnikach, o innych substancjach. Taką substancją jest witamina D3. Generalnie mamy niedobór witaminy D3. Pani mieszka w Wielkiej Brytanii. No, mgła, mało słońca, często deszcze mogą spowodować, że pani cierpi na deficyt witaminy D3. Zatem podawanie witaminy D3 można w ciemną podawać, ale lepiej zbadać sobie jej poziom i wtedy ewentualnie tę suplementację stworzyć. Dlaczego D3 w chorobach autoimmunologicznych? Dlatego, że jak już dowiedziono naukowo, wysoki poziom witaminy D3 chroni przed rozwojem chorób autoimmunologicznych. Więc odpowiadać na pytanie, reasumując sprawę. h jak najbardziej, glukozamina jak najbardziej, Piwonie, o ile w przypadku jest choroba aromatoidalna stawów, to tak jak najbardziej. Jeżeli nie, to, to to nie. Ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że pani ma chorobę Hashimoto, więc tutaj w tym przypadku można by tą piwonię było zastosować. I witam d 3 oczywiście. Oraz monitoring, monitoring badań laboratoryjnych. I też jednak zawsze zachęcam państwa do kontroli lekarskiej, do tego, aby lekarz wiedział o wszystkich państwa postępowaniach. Bo. Bo, bo on y, musi jakby nadzorować to wszystko, co Państwo z sobą robicie. Kolejne pytanie, które spłynęło do nas, to pytanie od Pana, który pyta się, jakie zioła stosować przy braniu tabletek na nadciśnienie? Proszę Państwa, w zasadzie trzeba pamiętać o tym, że medycyna, którą uprawia się w tej chwili na świecie, to medycyna komplementarna. Uzupełnienie się różnymi metodami terapeutycznymi, czyli i naturalne produkty, i syntetyczne. W przypadku nadciśnienia najważniejszą rolę odgrywają leki syntetyczne. Dlaczego? Dlatego, że one dość... Precyzyjnie są w stanie uregulować nasze ciśnienie tętnicze. I jeżeli ktoś ma uregulowane ciśnienie tętnicze lekami i on je dobrze toleruje, to ja raczej nie zmieniam tutaj, chyba pacjent y, pomówi mi, że źle toleruje to czy tamto, czasami niestety leki powodują różnego rodzaju niepożądane działania, przykład KASZEL bądź też inne. I nie może tych, tymi lekami tego wyregulować. Wtedy oczywiście jak najbardziej zalecam temu pacjentowi leki ziołowe, czy też coś staram się zmienić. Ale jeżeli jest uregulowane, nie ma problemu, to w takich sytuacjach razem z lekami syntetycznymi można stosować takie środki ziołowe, które będą działały korzystnie na śródbłonek naczyń, bo w środku naczynia krwionośnych jest śródbłonek, taka wewnętrzna emalia, która powinna być bardzo dobrej jakości, nie powinna ulec uszkodzeniu, bo gdy ulegnie uszkodzeniu, to to prowokuje powstawanie miażdżycy. Co stosować, żeby ta wewnętrzna warstwa naczyń krwionośnych była w dobrej, dobrym stanie. Przede wszystkim takim środkiem, który ja najczęściej zalecam, to jest resveratrol. resveratrol, resveratrol, czyli ekstrakt ze skórek winogron alkoholowy, który podawany jest podjęzykowo. Oczywiście można zamiast takiego ekstraktu stosować wino czerwone. Ono również będzie miało ten efekt dla naczyń krwionośnych. no ale nie zawsze to wino czerwone można, można wypić. Raczyć się można nad nim raczej w sytuacji, kiedy nie do pracy ani nie prowadzimy samochodu. No więc jeżeli ktoś yy, ma taką sytuację, to oczywiście zachęcam, yy, ale tylko do jednej, maksymalnie dwóch lampek. Natomiast podawanie reweratoru pod język powoduje, że on się wchłania w sklecie podjęzykowym. Ja nie zalecam reweratorów w kapsułkach, dlatego że on może zaburzyć metabolizm leków podawany w dużych dawkach do ustnie, wchłaniany z, z dwunastnicy, to nie jest dobre rozwiązanie. Yy, drugim surowcem zielarskim, który działa na śródbłonek to miłożąb japoński. On również bardzo chroni nasz układ naczyniowy, to jest ten król, wedle mnie jest to król układu naczyniowego miłożąb, liść miłożąbu japońskiego, oczywiście w ekstraktach, standaryzowanych ekstraktach, niech to nie będzie napar z liścia, nie można takich stosować. Trzeba mieć standaryzowane na zawartość ginga w ekstrakty. Ja często stosuję preparat, którym łączę miłorząb japoński z głogiem z ekstraktem z kwiatostanu głogu który przy okazji działa korzystnie na serce wzmacnia kurczliwość mięśnia sercowego powoduje też redukcję ciśnienia tętniczego krwi podawanie tych dwóch środków czyli resveratrol i połączenie głogu z miłorząbem japońskim jest korzystnym rozwiązaniem i może być stosowane razem z lekami syntetycznymi tutaj celem jest ochrona układu naczyniowego czyli zapobieganie powikłaniom naczyniowym nadciśnienia i i, i ewentualna redukcja redukcja ciśnienia tętniczego krwi. Jak państwo widzicie, te dwa pytania, które Państwu starałem się, o, o, o których starałem się odpowiedzieć, są dość skomplikowane. Trudno jest analizować tę sytuację bez pacjenta, bo, bo to jest po prostu w przy wielu przypadkach niemożliwe. Dlatego też jest pewna możliwość i tu zareklamuję taką konferencję, którą naukową, którą organizuje Polska Izba Zielarsko-Medyczna 30 i 31 marca pod Zawierciem, czyli w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam ja będę miał właśnie 31 marca przed południem wystąpienie, które organizatorzy nazwali Przychodzi baba do zielarza. Ono będzie właśnie takim, taką analizą przypadków, takim, jak to się mówi z angielska case study, gdzie będziemy analizować przypadki chorobowe z, razem z uczestnikami tej konferencji. Wstęp dla osób zajmujących się wololistwem chwastnatów tej metody jest wolny tak powiedzieli organizatorzy więc dlatego też reklamuję bez żadnych bez żadnych że tak powiem problemów I, i jeżeli państwo macie jakieś jakieś zapytania to możecie się zwrócić poszukać w internecie strony tej polskiej izby zielarsko medycznej czy na Facebooku i tam się do nich zwrócić możecie nawet zaproponować jakiś przypadek ja jeżeli będzie taka możliwość będzie tam na to czas i jeszcze będzie miejsce na taką analizę, to na pewno postaram się tam na forum publicznym taki przypadek analizować. Oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości osoby, czy też osoby, która będzie, będzie przedmiotem tej analizy.